przywitajcie waszego cesarza Freak Fightów, Legion, odmaszerować! Moi drodzy, witam was serdecznie! Jeszcze raz! Legion, ja tę sprawę załatwiam sam, spokojnie! W takim wypadku przywitajcie jego oponenta! Jacek! Jaca Wielki! Murański! Co wy się bawicie? Słuchajcie, wojownicy północy, Jaca Wielki, nasz władca, dochodzący gniew bogów. Wysłany, by karcić tchórzów i zdrajców. Jego droga do wielkości była usłana ciałami przeciwników, a teraz przed nim stoi kolejny wróg, Marcin Cesarz Najman, parszywy i zdradziecki, który myśli, że może zagrozić naszej ziemi i naszym ludziom. Jaca Wielki nie zna litości dla takich jak Najman. Na odklejki. Drajcy i wrogowie naszego ludu znajdą swoje miejsce w piekle. Z rękami odciętymi, by nie mogli wznieść broni przeciwko prawym. Marcin Cesarz Najman. Porki. Przygotuj się na gniew prawdziwego berserkera. Przedstawienie stworek przyjechał. Na ostrze, które nie zna wahania i na serce, które bije tylko po to, by pokonać ciebie i twoje parszywe hordy. Niech każdy, kto słyszy tę opowieść, rozumie. Jaca Wielki to burza nadchodząca, niszczycielska siła, przed którą każdy wróg naszego ludu zadrży. Nie ma miejsca na ucieczkę, nie ma litości, tylko stalowe serce i żelazna wola, by zmiatać z drogi każdego, kto śmie stanąć przeciwko nam. O, to twoje leki. Ale Boguś, w co się bawisz? Poznajcie króla! Sława mu! Sława! Sława! Król garbatych krasnali przed wami! Właśnie został koronowany. Pierwszy garbaty krasnal. Sprawdźcie się w walce. Nie jest to gra o tron, ale też jest zajebiście. Panie i panowie... Kilkukrotnie walka Marcin Najman kontra Jacek Murański miała być zorganizowana. Zawsze federacje wtedy upadały. Nie chcemy upaść. To jest prezent dla was, widzowie. I wiemy również, że nasz sponsor Ola Woga przygotował tort właśnie specjalnie dla wszystkich osób, które czekają na tę walkę. Kończą się już, a właściwie zaczynają się palić na torcie. Czas na przejść na fajerwerki słowne. To odnośnie jego projekcji, bo tak Marcin projektuje. Dla przypomnienia, projekcja to jest coś, co w nim jest głęboko zakorzenione. Ten Quasimodo to są twoje projekcje. To jeszcze z czasu nieszczęśliwego dzieciństwa. Te projekcje na temat tego ostrego seksu męsko-męskiego, gdzie pomawiałeś Boxdela, mnie, to też są twoje projekcje. Marcin, sam o tym sobie, ale ja wiedziałem, że będziesz teraz przerywał. Krzyczał, dlatego będzie na face to face. Ty jesteś normalny? Powiem tak, Najman, ja wiem, że w twoim wypadku ostro kochać, to jeżeli Marcin kocha, to nie sentymentalnie. Przypominacie sobie tą scenę, jak prawie chciał tego redaktora Cichego 3 tygodnie Marcin, temu. Marcin, ja nie będę się teraz tutaj... Jeszcze tutaj mamy cztery... Panowie, ale nie mówcie naraz, bo nie będziemy słyszeć żadnego. Odnośnie ostrych jego ekscesów seksualnych, męsko-męskich, co jest nagrane, redaktor śledczy Szymon Jatrzak z Wirtualnej Polski dokładnie to wszystko opisał, dokładnie to wszystko zarchiwizował. Ja mam te papiery od niego, taśma będzie udostępniona z twoim nagraniem, takie, jak brutalny męski... Proponujesz facetowi Najman. Cichego. Wszyscy to widzimy. Najmaniku, nie ograsz tego, także będzie cała Polska słyszała na face to face twoje słowa. I to na razie tyle, żebyś wiedział. Też jestem tutaj dla tych ofiar, dla tych twoich ofiar, twojego haraczowania, przedsiębiorców w Częstochowie, dla tych płaczących dzieci, dla tych matek. To jest niesamowitego. Tak. I udostępnię te wiadomości, gdzie twoje ofiary... 15 lat temu napadał na ludzi, kurwa, napadał na ludzi w tym Wałczu. Ma wyrok, który mam przed sobą.
sobą. To nie są sprawy, które powinniśmy tu poruszać. Ale jeżeli skpiel chce w ten sposób rozmawiać, słuchajcie, jedyne co w życiu miałem, to jeden wyrok w zawieszeniu sprzed ponad 20 lat. Żeby skurwiel, który siedział 3 lata za wymuszenia rozbójnicze, za 5 artykułów, gdzie napadałeś ludzi. Nie wiem, czy to z tą Hołotą, czy z inną, bo sam to byś nawet kury nie napadł, bo by cię podziobała, kurwa. Ale ty zawsze łaziłeś właśnie z tymi swoimi, kurwa, pretorianami, no. I ty masz czelność skurwielu mówić do mnie coś... Bardzo dobrze, że do tego nawiązałeś, bo... Bardzo dobrze, że do tego nawiązałeś, bo będę miał kolejną okazję właśnie dzięki temu, gdzie udostępniłeś tego typa, multirecydywistę, który dogadał się z inną 60-ką, próbowali wymusić na mnie właśnie na majątek o wielkiej wartości. Dzięki temu programowi, który ty też udostępniłeś... gdzie cię wyjaśnili po kolei, no. Dzięki temu prokuratura krajowa wzruszyła tą sprawę, Najman. Natomiast twoje ofiary są prawdziwe. Moja rzekoma ofiara to multirecydywista i zawodowy oszust i drugi 60-ka, który by powiedział... i jego żona zostali napadnięci przez tego zbira. Ale nie kłam. Siedział 3 lata skupiel za to. Ludzie jego pojechali tam z bronią. I ty synie, masz czelność do mnie. To teraz podsumowując. Ja jestem przy tobie aniołkiem. Podsumowując, Najman. Aniołkiem. Nie ma ludzi nieskazitelnych. Podsumowując, Najman. Ale przy tobie jestem aniołkiem. Bo ty jesteś, ale ty cała jesteś Polska się dowie, jakim jesteś aniołkiem. Wielem, jaki jest na tej sali. Dlatego dostaniesz w pierdol. Tak. Moja tak zwana, jak to mówisz, działalność kryminalna sprowadza się do tego... Ja wczoraj z widzami na live długo próbowaliśmy znaleźć, gdzie rozpoczął się konflikt, który z was pierwszy zaatakował. I chciałem najpierw zapytać was, zanim wam powiem to, co my odkryliśmy. Jak wy to pamiętacie? Który z was wyciągnął drugiego na piedestał po raz pierwszy? Marcin, możesz zacząć. Minął rok od śmierci Mateusza, więc mogę chyba to wspomnieć. Był zaproszony przez jakiegoś kolegę boksera do mnie na afterparty po pierwszej gali MMA VIP. Ja wyraziłem taką zgodę, że może przyjść. Później chciano mnie włączyć w jakiś konflikt. Dzwoniono do mnie z konferencji Fame MMA, abym powiedział, jak się Mateusz zachowywał. Ja nigdy w życiu nie powiedziałbym publicznie, jak się zachowywał. Jedyne, co mogłem powiedzieć później ludziom, bo cały czas dopytywali, a co się stało, a co się stało, więc powiedziałem tylko jedno zdanie. I powiedziałem mu to też najpierw prywatnie. Mateusz, jeżeli nie umiesz pić, to nie pij, albo się naucz pić. I to było wszystko. I teraz, gdy Mateusz był sam, to przyjął to z pokorą, a gdy wpierdolił się ten stary grzyb, no to zaczął pałać do mnie agresją. I tak było za każdym razem, bo Mateusz to był naprawdę fajny chłopak, gdy nie było tego starego dziada w pobliżu. Natomiast gdy ten się pojawiał, no to zaczęły się tego typu sugestie, że ja niby nie chciałem odebrać telefonu, bo się go bałem. No spójrzcie na niego. No kurwa, krasnal z garbem. No kura by się go nie przestraszyła. Kurwa, no jak się można go przestraszyć? Już wyjaśniam. Prawdziwe obrzydzenie poczułem do tego typa, kiedy dowiedziałem się o jego bandyckiej przeszłości. Kiedy tylko o swojej możesz opowiadać, jako bo moi nie jako było. Przedsiębiorca. Ja jestem niekarany. Ja jestem niekarany, ty skupcynie, a jedyną bandycką przeszłość masz ty tutaj, rozumiesz? Dobrze, teraz pan Jacek opowiada swoją wersję, jak do tego doszło, że dzisiaj się ci na o tym, jak ty jesteś niekarany, to już wspominał... Jestem niekarany. Panie Jacku, wam się bardzo ciężko jest przerywać, ponieważ w obaj to ja już teraz, ja cię wyjaśnię, jak ty jesteś niekarany. Otóż są tutaj też tacy na tym panelu, którzy wiedzą, jak się na taką niekaralność łapać. O tym wspominał świętej pamięci Kostecki. Chłopaki z twojej grupy wyłapali do 15 nawet, a ty jako jedyny złapałeś się na najwyższy możliwy zawias. Jako inkognito, 2 na 5, ty, niekarany. Moi drodzy. Taki jesteś niekarany. Moi drodzy, jestem niekaranym człowiekiem. Jako restaurator. Jestem niekaranym człowiekiem, a ten skupiel napadał na ludzi i siedział za to 3 lata. I on chce mnie coś tłumaczyć na ten temat. No przecież to są, no to jest po prostu jakieś, więc to jest jakieś szaleństwo. To jest szaleństwo. Dobrze, to ja bardzo fajnie, ja idealny nigdy nie bardzo byłem. Bardzo fajnie, że ale, się o tym mega ale to niego, to przecież ja jestem aniołem. Albo nie mamy monologi. Panujesz na tym? Mówisz po polsku? Co ty? Panie Jacku, ale nad wami się ciężko panuje. Doskonale nie, no to macie też możliwość. Ale pan też przerywa jemu. Nie przerywam. Jeżeli ja zaczynam zdanie, to albo moderujesz tą rozmowę, albo nie ma sensu twoja obecność.
obecność tutaj. O, bardzo się staramy, panie Jacku. Cię. No bo... Dobrze, panie Jacku. No to wszyscy z jego grupy poszli na grupę Bajdy, nawet do 15, on niekarany, to teraz sobie połączcie kropki, co świętej pamięci Kostecki miał na myśli. Ja nigdy w życiu, moje... po pierwsze, do zarzucanego mi jednego czynu moje... nigdy akurat... się nie przyznałem, a po drugie zostałem wtedy, 20 ponad lat temu, skazany wyrokiem w zawieszeniu. Dziś jestem no właśnie, niekaranym, dlatego w zawieszeniu. A dziś jestem niekaranym. A wszyscy z twojej grupy. Za napady na ludzi siedziałeś 3 lata w więzieniu. No więc tyle w temacie. No. Więc już, żeby było jasność. Dobra, bo no, żeby była jasność, no to już jeszcze stoi. Ja chciałem się dowiedzieć, jak się rozpoczął wasz konflikt, a znowu wróciliśmy do tematów kryminalnych, których nie możemy tutaj rozmawiać. Będziesz przerywał, jak przerwiesz jemu. A udowodnisz wam, jak jest zakłamany? Udowodnisz wam, chcecie czy nie? Chcecie? No to, pomyślcie sobie o jednej rzeczy. Ile ludzi rzekomo wyciera sobie mordy tym, że Mateusz zmarł, ponieważ był po jakichś substancjach? Mogłeś to jednym ruchem zamknąć im wszystkim mordy, pokazać wyniki toksykologii. A ty nie tylko nie pokazałeś, tylko utajniłeś, ty pierdolony zbie. I jak ty dbasz o jego dobre imię? To jest dowód na to, że nie ściągałeś karaczy. Nie, to jest dowód na twoją prawdomówność, ty debilu. Ja nigdy nie ściągałem żadnych karaczy. I za to spotkamy się w sądzie. Tak. Za to się nie spotkamy. Już Szymonowi Jadczakowi, redaktorowi Wirtualnej Polski. Że za te pomówienia spotkamy się w sądzie. Redaktorowi Szymonowi Jadczakowi też groziłeś. Za te pomówienia spotkamy się w sądzie. Dobrze, w tym momencie do wielkiego bu. Skończyliście ten swój gangsterski wątek, to ja bym troszkę milej, bo widziałem w internecie, że Dawid musiał wziąć walkę, bo musi dojadać po synku. To ja z takim małym prezentem. Ale nie ma kobiet? Żebyś już nie musiał dojadać, to proszę, taką, nie będę tu ci otwierał blaszkę, tylko muszę zabrać, bo jest mojej mamusi. Proszę, nie będziesz musiał dojadać. Duża buła dla ciebie, żebyś nasycił się w końcu, bo na tej, no niestety, połamiesz zęby, nie? Spokojnie, zjem jedną i drugą. Czy ty chcesz się właśnie zemścić, a właściwie to pomścić swojego syna w pojedynku z bułą? Ale ja nie mam za co się mścić za Denisa. Denis jest dorosły, od 10 lat prawie, także on jakby chciał się zemścić za coś, jeżeli będzie miał powód, to się sam zemści. Ja to mam walkę sportową i tyle, nie? Czy ojciec chce pomścić syna? Co ty o tym sądzisz? Czy to raczej po prostu wypadkowa? Ale jakiego syna? Denisa. A to nie znam. Ja tu się biję z chłopakiem, który ostatnio zremisował z Sararą. Nie wiem, jakiego ma syna. Chcę dać lepszą walkę niż Tomek i chcę, żeby zakończyła się moją ręką w górze. I tyle. Kamil, ty wielokrotnie zaznaczałeś, że dla ciebie ta walka ma podwójne dno i że ty masz za co się, w cudzysłowie, zemścić właśnie na Danielu. Tak, rzeczywiście, no z Danielem miałem okazję już kiedyś tam sparować. Te sparingi nie poszły po mojej myśli. Oberwało mi się bardzo od Daniela. Uważam, że Daniel wtedy nie fair się wobec mnie zachował, także mam takie... Ale jak mogłem się nie fair na sparingach zachować? Słuchaj, mnie nigdy nikt na sparingach nie oszczędzał przez całe życie, więc ja też nie oszczędzam nikogo. Zresztą ja traktuję bardzo poważnie sparingi i do tego nie jest tak, że ja chciałem cię ustrzelić, znokautować. Nie, ja narzucam bardzo duże tempo na sparingach po to, że w walce jest też dochodzi czynnik stres, i ten szybciej uchodzi tlen, więc ja narzucam duże tempo, a to, że się ta łeś trafi, to nie była moja wina i to nie jest tak, że specjalnie, bo pisaliśmy kilka lat temu ze sobą, to wtedy pisałeś, że nie masz nic do mnie i w ogóle elegancko, a teraz nagle na potrzeby walki wymyśliłeś sobie, że nad tobą się znęcałem, co jest bzdura. Wszyscy, którzy mnie znają, którzy ze mną trenują, wiedzą, że tak nie jest, bo jeżeli tak by było, to nie miałbym z kim trenować, a tych ciężkich u nas w klubie, jak widzisz, jest coraz więcej. Te sparingi z tobą bardzo dużo mi dały i za to jestem bardzo ci wdzięczny, ale uważam, że nie fair jest to na przykład, że sparowaliśmy ja w dużych rękawicach, a ty w małych i nie oszczędzałeś mnie i robiłeś nie żartuj, bo zawsze w tych samych i ja mówiłem, że już mam dość, a ty dalej ciągnąłeś to. Słucham? Nie, zawsze w tych samych rękawicach sparujemy, to nie jest tak, że ktoś przychodzi w dużych, a ktoś w małych, bo teraz już przekłamujesz. Znaczy ja wiesz, na pewno nie kłamię, ja po prostu nie zakrzywiam rzeczywistości, to miało miejsce, no nie? Także nie, no, dlatego wiesz, dziękuję ci za te sparingi, dlatego dzięki tobie tak naprawdę twierdziłem, że będę trenował MMA tak w pełni profesjonalnie i że jeszcze kiedyś się z tobą spotkam. Jednak się przyczyniłem do czegoś, co? Tak, na pewno. Powinieneś podziękować mnie, a nie mówisz, że... Ale ja mówię, że ci za to dziękuję właśnie, że dzięki tobie postanowiłem, że będę mocniej trenował i że spotkamy się jeszcze kiedyś, no i do tego dochodzi właśnie teraz. Dziwnie mi się teraz trochę słucha tego wszystkiego, Kamil, bo ja pamiętam, jak przeprowadzałem nawet ja z tobą wywiady na ten temat i ty wręcz twierdziłeś tam, że Daniel się wręcz nad tobą znęcał i potem Mirek Okiński mówił tak sobie było, tak w wywiadach, a teraz z tego słowa znęcał przechodzisz do czegoś takiego, że no dziękuję ci za to, że ze mną... No znęcał się, ale wiesz, pamiętaj, że upadasz nisko, ale prawdziwy facet, mężczyzna podnosi się. Ja się podniosłem z tego sparingu.
bo tak naprawdę wtedy chciałem zrezygnować w ogóle z MMA, ale podniosłem się, ale wiedziałem, że sparuję z mocnym zawodnikiem, że nie sparuję z jakimś leszczem. Daniel rzeczywiście wtedy się nade mną znęcał na sparingach, ale to jest prawda i nie wiem, Daniel może temu zaprzeczać. Miał pewnie wielokrotnie okazję sparować z wieloma zawodnikami. Może nawet nie pamięta, że sparował ze mną, także rozumiem go. Daniel macha głową, że się nie zgadza. No nie zgadzam się, bo wiesz, tych ciężkich jest zawsze mało. I jak Kamil zaczął do nas przychodzić, ja zawsze, zresztą to wszyscy, którzy... Ale pamiętasz? Trenują, tak, pamiętam. No dobrze. No, jasne. Słuchaj, pamiętam doskonale i ja jestem z tym typem człowieka, że zawsze staram się tym ciężkim, którzy przychodzą ze mną robić, pomagać i tłumaczyć, ale sparingi to jest co innego. I powiedziałem, na sparingi ja traktuję zawsze poważnie. To nie jest tak też, że ja kogoś chcę pokarać, udowodnić swoją wyższość, bo wydaje mi się, że przez tyle lat kariery udowodniłem nie raz to w klatce podczas walki. Rzeczywiście, narzucam wysokie tempo, bardzo wysokie tempo. Daniel, a przepraszam, że ci przerwę, a jak się odniesiesz do tego, że sparowałeś ze mną w małych rękawicach, a ja z tobą w dużych? No, nie przypominam sobie, bo zawsze sparujemy w tych samych, czyli jeżeli ja sparuję w sparingówkach... No właśnie, to dla mnie jest dziwne, że... To i ty sparujesz w sparingówkach i musimy się zapytać trenera, bo nie wierzę, żeby dopuścili do takiej sytuacji, że jeden... Ale była taka sytuacja, miała to miejsce, no. No nie, no nie ma szans. Panowie, ja przypomnę, że kiedy ostatni raz zrobiliśmy wam face to face, doszło do uderzenia. Marcin Najman uderzył Jacka Murańskiego. Zapowiadałem to kilka razy, żeby nie robić tego face to face, bo mu wyjebie w łeb. Tak, ale z drugiej strony nasi widzowie zawsze lubią oglądać face to face'y. Panie Jacku, wtedy pan oberwał, ale za kotarą słyszałem, że pan się szybko zrewanżował. Jak pan sądzi, czemu Marcin Najman nie jest w stanie stanąć z panem do face to face'a bez wyprowadzania ciosów? No nie trzyma ciśnienia, tak jak powiedziałem, u pani prokurator też przez to. To jest nieprawda. Chodzi o to, że on atakuje dzieci. Chodzi o to, że atakuje dzieci. Jak się tam ślinił wiesz, na protokół. Wiesz, jest najgorsze w tym trzymał ciśnienia. Że on atakuje bezbronne dzieci. Jakie dzieci, ty frajerze, ty do tych dzieci... Atakuje bezbronne dzieci, doskonale to wiecie, to jest jebany dzieciobica, bezbronne dzieci atakuje. Zaatakował dziecko swojego rodzonego brata, zaatakował dziecko Nitra i zaatakował moje dziecko. I za to ty, skurwysynie, będziesz rozjebany na części. Te dzieci to, tutaj nie ma z tobą teraz polemiki, więc te dzieci to sobie też dokładnie... No tak, no wystarczy, środę, tak, środę, wystarczy jak, obejrzeć jak to wszystko w internecie. Mogli, tak, jak będą ci mogli tak. Wyłączyć mikrofon. Tak, najbardziej, a ja tak. Będę miał normalnie czas na wyjaśnienie, to te dzieci sobie też wszystko rozłożymy na czynniki pierwsze. Frajerzyno, ty... A muła boja? Jak się do niego dobierałeś? No, mułem bojem to ty się posłużyłeś, naprawdę. Ty się posługujesz osobami o... Nie chcę już ich... Dobra, bo nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, no ale walczył u ciebie ten dzieciak. To jest na pewno, w moim przekonaniu to jest jakiś dzieciak z dużym problemem. Jeżeli ty gustujesz w takich dzieciach, no to jest twoja sprawa, Najmana. On mówi, że ty go podrywałeś i dał ci kosza. Tak, no, to on mówi. Najman, w jakim klubie, w jakim mieście? To są dwa proste ale to pytania. Jego pytaj, nie mnie, przecież ja tylko słyszałem, ale to powiedzieć. Ty jesteś scenariusz, reżyseria. Ale ty nie pytaj mnie, bo to ty tam byłeś, nie ja. Marcin Najman, to ja nie się pytam. Nie pytaj mnie, bo to nie ja tam pytam, byłem. Panie incognito, ty. Jak pani prokurator. Ale to ty tam byłeś. W 2002. Najman, w jakim mieście, w jakim klubie, w jakim miejscu? Proste pytania. Napadałeś na ludzi? 15 lat temu. 113 tysięcy osób pisze ciągle face to face, face to face, face to face, więc zapytam naszej publiki, czy wy chcecie face to face? No to zobaczmy, Marcin Najman. Nic nie zobaczymy. Nie wyjdzie? Nic nie zobaczymy. Panie Jacku, czy do samej walki nie wyjdzie pan na face to face z Marcinem Najmanem? No chodź tutaj. Wiedziemy. Czy możemy zapytać, dlaczego nie chce pan wyjść do tego face to face'a? Ponieważ Marcin Najman w Federacji Cloud zadał więcej ciosów na face to face'ach niż podczas swoich pojedynków. Tak mówiłem, zesrał się tam w klatce. Wiecie, dlaczego nie ma kopnięć w naszej walce? Wiecie, dlaczego nie ma kopnięć w naszej walce? Wtedy, gdy było nasze pierwsze face to face, wjechałem w niego z buta i się spindolił w gacie. Ochroniarze mogą potwierdzić i nie ma kopnięć w naszej walce. Absolutnie. I teraz znowu, następny raz. Kleks. Panie Jacku, nawet jeżeli widzowie o to proszą, nie wyjdzie pan? A czy ty rozumiesz po polsku? Ja rozumiem. Oj. Wielki Bóg, kiedy zaczęliśmy cię pytać właśnie o pojedynek z Dawidem, podszedłeś do rozmowy w taki sposób, jakbyś nie chciał w ogóle rozmawiać o Denisie, natomiast Denis bardzo mocno wywołuje cię do tablicy. Pod ogłoszeniem waszej walki, jestem przekonany, że widziałeś, zamieścił bardzo mocny i wulgarny komentarz, który ciężko jest mi zacytować, bo musiałbym cały czas pikać. Może zacznę tylko pierwsze słowo, że będziesz, cytuję, wydymany, pajacu, pamiętaj, że życia nie oszukasz, zresztą udowodniłeś to
wiesz, gdzie karma wraca. No brzmi to tak, jakbyś miał srogo oberwać w najbliższym czasie od Denisa. I chciałem ciebie, a potem również Dawida zapytać o ten statement, bo nikt się chyba nie spodziewał tutaj takiego mocnego komentarza. To może zacznijmy od Dawida, bo ja specjalnie nie chciałbym poruszać tej kwestii, żeby właśnie z szacunku do Dawida. Dla mnie to jest trochę niesmaczne. Jeżeli Dawid faktycznie chce się wypowiadać w tej kwestii, to okej, możemy gadać, ale no dla mnie to jest trochę, wiesz, no dzisiaj jest wieczór dżentelmenów, prawie. No. Prawie wyszło, więc ja odbijam tą piłeczkę do Dawida, nie? No ja powiem tak, nie czytałem, więc nie wiem. A po drugie, to jest walka moja i były, nie Denisa, więc nie wiem, po co o Denisie ciągle gadam. Jasne, pytam z tego względu, że Denis sam zamieszcza komentarze pod waszą walką. Pewnie zamieszcza nie tylko pod tą, tylko pod różnymi. Także. Uważasz, że ojciec jest trudniejszy niż syn, jeżeli chodzi o rywala? Nie, uważam, że to jest moja najcięższa walka. Pomimo, że rywal może jest najlżejszy. Czyli dla ciebie to nie jest kontynuacja konfliktu z Denisem, tylko to jest bardzo mocne sportowe wyzwanie. Tak, tak jak mówiłem, chciałbym się pokazać lepiej niż Tomek Sarara, więc to jest bardzo wysoko postawiona poprzeczka. Danielu, byłeś wielokrotnie tutaj wyzywany, ale z kulturą dużą do walki przez Wielkiego Bu. Jak to się stało, że teraz siedzicie obok siebie, a nie naprzeciwko siebie? Ale tak jak powiedziałeś, z kulturą my się z Bu lubimy, dogadujemy się, więc od początku nawet jeżeli Bu zaproponował walkę, to elegancko, w elegancki sposób się w stosunku do mnie zachował i ja bardzo za to szanuję. Okej, to dlaczego nie jesteście teraz rywalami? To musisz zapytać włodarzy, dlaczego nie jesteśmy. Okej, czyli rozumiem, że to była obustronna zgoda. Tak. U nas tak. Ja tak samo zgodziłem się, bo Daniel odpowiedział gdzieś w internecie, że jeżeli ja rzuciłem wyzwanie, to czy Daniel może wybierać formułę? Jasne, podtrzymuję to, jeżeli chcesz się nade mną pastwić, bo już słyszę, że będę któryś w kolejce, nie. To możemy się bić wyrywa. Wtedy się zachowałeś, elegancko odpisałeś, więc tobie dałbym tą walkę w boksie oczywiście. To ja jeszcze zapytam, może trochę przewrotnie, a może wcale nie, bo Dawid kilkukrotnie pytany o przeciwnika, tak niby pół żartem, pół serio, ale mówił, że Marcin Najman, wiek podobny, można by podjąć takie wyzwanie. Co Dawid, o tym sądzisz, Marcinie? Dawid. Kiedyś mi obiecał, cały czas czekam. Dawid, z szacunku do tej walki też kiedyś dojdzie, jak już się naprawdę ponaprawiam, bo to jest najwyższe. Ja w ogóle nie wiem, jak ten facet się uchował. Marcin, ale ten 9 to za długo, nie? Nie, no nie, aż nie, no ale muszę jeszcze lewą zoperować przed tobą. Przed tobą tak. Ty naprawdę jesteś fenomen. Ja nie robię tutaj żadnej laurki, bo to chyba jest powszechne zdanie wszystkich. Gdzie ty się uchowałeś? Nie wiem. Wychodzisz do mistrza Toruniu, świata. W słynnym Toruniu. Wychodzisz do mistrza świata Tomka Sarary. No świetnego zawodnika. No i walkę remisujesz. Dla mnie to jest coś po prostu niebywałego, szapoba. Żeby cię tutaj uszkodzić, proszę, żebyście Druro. Mnie teraz posłuchali. Tak, ja tylko mam nadzieję, że on nagle gdzieś 2-3 dni przed walką nie zdezerteruje, że nie będzie pierdolił znowu jakichś tajnych kontuzjach i że on po prostu do tej walki wyjdzie. Ja tylko za to trzymam bardzo mocno kciuki, bo jeżeli już wyjdzie, to już sam nie wyjdzie, to już go wyniosą. Natomiast musi do tej klatki wyjść. To jeżeli sięgasz pamięcią, ty mentalna hieno, to do pierwszej walki z tobą nie wyszedłem, bo Federacja Elite Fighters, co mi tak zarzucasz podobno, zbankrutowała. Do drugiej, bo mi dziecko kurwa zmarło, więc jeżeli ty byś wyszedł... Morda w kubę, ty kurwa szmiarzu z... Pany, czy tu dzieckiem nie zastawiaj? Miałem, nie zastawiaj się dzieckiem, bo walka zmieniłeś zasady. W marcu, czemu miała wybuchasz? Być walka jeden na wyjaśniam. Jeden i się zacząłeś zasłaniać walka synem, miała być żeby marcu. Walka dwóch na dwóch była. Jeżeli ty, może ty... Przestań sobie pysk dzieckiem wycierać. Może ty byś się połakomił. Przestań sobie kontrakt. Pysk wycierać dzieckiem. Ja tego kontraktu zrealizować nie mogłem. Trzecia walka nie wiesz się na turnieju w Hajdigu. Zesrał się jak zwykle i powiedział, że nie walczy ze mną, tylko musi być dwóch na dwóch. Tak. Ta walka nie doszła do skutku, bo Hajdik zbankrutował. Dlatego się tak martwię, żeby teraz do tej walki doszło. Właśnie dlatego, bo ja wiem, że to jest śmierdzący tchórz, no. To jest twoja projekcja. Jebiasz tutaj, przecież chłopaki mogą sami powiedzieć, no jak nie wiesz... Świadków potrzebujesz, ty, inkognito. To skunk jeden, kurwa. Świadek inkognito, tam potrzebujesz świadków znowu? A to teraz pójdzie przez ciebie. Kurwa, co ty znowu pierdolisz, to ja bym wywołał jeszcze pana Umielańczuka do face to face'a. Może to będzie jednak krok bliżej do realizacji tej walki. I to jest bardzo dobra koncepcja. A ja to zrobię, czemu nie? Mamy to. Jaram się na tą walkę, nie? Będę się zesrali o remix mi. Czy ja kurwa ukrywałem gdzieś, że przerabiałem baby hit? Ty nie przerobiłeś lekcji, ty logicznego przetwarzania treści swych. No to ciężko, jak mózg już znikł.